Dzień dobry, witajcie, kolejne nagranie i tym razem taki oto ładny, błyszczący szablon do trasowania z kół czy ogonów. Muszę przyznać, że jest chyba to szablon najbardziej uniwersalny z tych wszystkich szablonów, które mam. Poczekajcie. Już Wam pokazuję, co mam. To. Jest jeszcze kilka innych, ale to nie będę wszystkich wyciągał. W każdym razie, dobra, Chińczyka na bok. Mam taki oto drewniany, który robiłem własnoręcznie. Mam taki, tutaj jest, to jest Li Nielsen. Tak. Jest mosiąc, jest kawałek drewna. Również na tych kątownikach są, widzicie te tutaj kształty, one również służą właśnie do znakowania, czy do trasowania. Również w tym kątowniku, o którym jeszcze nie mówiłem, również on zawiera kilka różnych. Tak, dobra. A tutaj ten szablon chiński ma 4 różne proporcje. Tutaj zewnętrzny 1 do 8, wewnętrzny 1 do 7 i tutaj u góry zewnętrzny 1 do 5 i wewnętrzny 1 do 6. Czym się to różni? Po co się to stosuje? Te proporcje, powiedzmy, najbardziej proste to będzie dla drewna twardego, a czym bardziej rozchylone to będzie do drewna miękkiego. Tak. Czyli tutaj mamy na przykład Bóg, tak, chyba Bóg. I teraz kwestia trasowania. Ja tutaj zaznaczyłem sobie tylko dwa te zewnętrzne miejsca. Później to sobie dzielimy na przykład na ile? Na 3, powiedzmy. Zaraz zobaczymy. Raz, dwa, trzy, prawie. Troszeczkę mniej. Powinno być. Dobra, jest. I teraz jeszcze w tym miejscu na środku również można jeszcze sobie dołożyć, bo nie będziemy takich wąskich gniazd robić bardzo. Więc tutaj sobie to rozchylimy, powiedzmy. Czyli tak i z tego miejsca również. Dobra, i mamy to miejsce, to i to i to. No i teraz tak naprawdę ten znacznik zrobimy to na tym, powiedzmy, 1 do 8, czyli ołówek w miejsce szpikulca, czy do tego cyrkla. Tutaj pojawia nam się linia. Tak, i teraz możemy tutaj trasować. Przesuwamy do kolejnego miejsca. Źle zrobiłem, nie w tą stronę Jarek zrobił. Dobra, zaraz poprawimy. Czyli to nie tak. Przepraszam. Tutaj w tą. Tutaj w tą. I tutaj oczywiście w drugą stronę. Tak. Staram się tak robić, żeby nie zasłaniać też, powiedzmy, widoku do kamery, więc wybaczcie moją nieporęczność, ale... Tak, i ostatnie miejsce tutaj. Jest. Teraz sobie weźmiemy jeszcze drugi kątownik na chwilkę. Kątownik regulowany. Zrobimy tutaj na przykład na 15 mm około. Czyli to będzie w tą stronę. A i widzicie jeszcze jeden. Sorry. Już szybko poprawiam. Tak. Warto sobie zaznaczyć, co wycinacie, żeby się nie pomylić, czyli to jest do wycięcia, to jest do wycięcia, to jest do wycięcia i to jest do wycięcia. No i teraz już te linie warto mieć też z drugiej strony. Teraz jest to do Was zwrócone. Ja tu nie będę już pokazywał tego, że rysuję to jeszcze raz, bo nie ma sensu. Normalnie rysuję to z jednej strony, wtedy widzę, a z drugiej strony oczywiście tylko dochodzę do tej linii końcowej i tniemy oczywiście zawsze po zewnętrznej stronie ołówka, nie? A widzicie, tu. Dobrze? Dobrze. Jedziemy. To jest, ja teraz nie widzę kąta, ale postaram się zrobić to od razu, dobrze? No i nie do samego końca. Ja z drugiej strony nie mam narysowanej linii, nie? O tym pamiętajcie. Jeszcze trochę. Później tymy oczywiście w bok. Dobra, utnę tutaj. Jeszcze jedno cięcie. Czyścimy to, jeśli oczywiście jest potrzeba. I tyle. Także taki oto kątowniczek, no przyrząd do trasowania zostaje u nas. Wykonanie, kawał stali i to naprawdę to nie jest cienkie, słuchajcie, bo to ma no ponad 2 mm, 2,5, więc gruba stal, kawałek mosiądzu. Również zauważcie też, że to zero, które tutaj dochodzi w tym miejscu, czyli tam, gdzie się styka mosiądz z tą stalą nierdzewną, jest tutaj ta linijka, jest też takie wytrasowane miejsce na zero. Tutaj jest płasko i później ten kąt się rozchodzi, więc jest to pomyślane, naprawdę dobrze się tym pracuje. Nawet widzieliście, kiedy się jest zupełnie na krawędzi, to jest jeszcze tego materiału na tyle, żeby to się nie bujało gdzieś na boki. Naprawdę można tym fajnie pracować. Tyle na dzisiaj. Myślę, że naprawdę kolejny chiński przyrząd, który wykonany jest pierwsza klasa i nada się do normalnej pracy. Dzięki, do zobaczenia już wkrótce. Cześć. Link w opisie, łapy w górę dawajcie. Ja się cieszę, że mogę Wam nagrywać te filmy. I cieszę się również z Waszej aktywności. Na razie.